Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na kolejnym wykładzie w ramach cyklu Bliżej Nauki. Dzisiejszym wykładowcą jest pan dr Błażej Nikiel-Wroczyński, który jest astrofizykiem zatrudnionym jako asystent naukowy w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w opracowywaniu i analizie danych radioastronomicznych, m.in. z najnowocześniejszego interferometru LOFAR, którego pojedynczą stację posiada Uniwersytet Jagielloński. W ramach swojej pracy badawczej skupia się na zagadnieniu roli pola magnetycznego w ewolucji grup galaktyk, procesowi powstawania karłowatych galaktyk oraz fizyce przejściowych układów galaktyk, większych niż grupy, a mniejszych niż gromady. A dzisiejszy temat wykładu to jak to działa. Rozkładamy kwintet Stefana na części pierwsze. Zanim jeszcze oddam głos, zapowiem właśnie mini konkurs, który pytanie zada właśnie dzisiejszy wykładowca, a nagrodą będzie książka zaraz po wykładzie. Bardzo proszę, panie doktorze. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Szanowni Państwo, dziękuję za tak liczne przyjście. Jak zostało powiedziane, moje nazwisko Błażej Nikiel-Wroczyński, jestem astrofizykiem. Specjalizuję się właśnie w zagadnieniu, które chciałbym dzisiaj przybliżyć, przynajmniej w pewnych jego obszarach. Dzisiejszy temat, jak to działa, rozkładamy kwintet Stefana na części pierwsze. Jeżeli chcemy rozłożyć kwintet Stefana na części pierwsze, przede wszystkim będzie trzeba powiedzieć, czym jest kwintet Stefana i dlaczego jest kwintetem Stefana. Jest to obiekt należący do pewnej konkretnej klasy obiektów, do klasy grup galaktyk. Warto więc wiedzieć, czym wyróżniają się grupy galaktyk, a jeżeli już będziemy wiedzieli, co jest grupą galaktyk, to co jest właściwie ciekawego w studiowaniu tej konkretnej klasy obiektów. Potem możemy podyskutować, w jaki sposób zbudowany jest kwintet Stefana, co tam znajdziemy i czym wyróżnia się kwintet Stefana, czemu zawdzięcza swoje miano najbardziej malowniczej grupy galaktyk. Naszą historię rozpoczynamy stosunkowo dawno, bo w XIX wieku w obserwatorium w Paryżu, w którym w latach 60. rozpoczyna pracę Édouard Jean-Marie Stefan, rozpoczyna pracę pod opieką Urbaina Le Verrier, czyli człowieka, który matematycznie przewidział istnienie Neptuna. Stefan pracuje tam przez kilkanaście lat, po czym przeniesiony zostaje do Marsylii, gdzie obejmuje stanowisko dyrektora tamtejszego obserwatorium, a w końcu katedrę profesorską na Uniwersytecie Marsylskim. W międzyczasie Stefan odpowiada za przenosiny obserwatorium w Marsylii wraz ze wszystkimi pracownikami i nowym wyposażeniem do nowego budynku. A w tym czasie, zajmując swojego pracą naukową, są badania nad poszukiwaniem nowych mgławic. Mamy XIX wiek i nikt jeszcze nie myśli o tym, no może z wyjątkiem osób, które wnikliwie czytały pracę Kanta, nikt jeszcze nie myśli o tym, że we Wszechświecie może być więcej niż jedna galaktyka. Galaktyka jest jedna, jest to Droga Mleczna i te ciekawe obiekty, które od powiedzmy 100 lat odkrywają kolejni astronomowie, nazywane są mgławicami, uważane są za stosunkowo ciekawe, ale elementy naszej galaktyki. W ciągu swojego życia Stefan odkrył tych mgławic, jakie nazywał chyba około 300, w każdym razie małe kilkaset takich obiektów. I 23 września 1876 roku Stefan notuje odkrycie zgrupowania czterech słabych mgławic w konstelacji Pegaza. W zasadzie pisze o nich nawet, że bardzo małe, bardzo słabe. Te cztery obiekty to, co my dzisiaj znamy jako kwintet Stefana. Oczywiście kwintet winien liczyć pięć obiektów, lecz w czasach, kiedy został odkryty, kiedy został odkryty, nikt nie nazwał go kwintetem Stefana. Był po prostu jakimś zgrupowaniem czterech mgławic gdzieś na niebie, nieszczególnie ciekawym dla obserwatorów. Natomiast jak się potem miało okazać, jeden z jego obiektów jest w istocie dwoma obiektami. Pytanie, czy odkrycie wzbudziło zainteresowanie? Po prawej widzimy, jak wygląda kwintet Stefana. No nie da się ukryć, że jest to bardzo ładny obiekt. Widzimy tutaj cztery, wydaje się, galaktyki, które są stosunkowo blisko. Jest tutaj sporo
różnych struktur tak jakby pomiędzy nimi. Ale przede wszystkim to, co ujrzał Stefan, było prawdopodobnie zgrupowaniem po prostu czterech rozmazanych plamek. Nic więcej w obserwatorium, z którego korzystał, zobaczyć nie mógł, ponieważ kwintet jest grupą odległą i stosunkowo już słabą. Tak jak już mówiłem, przyjmowano, że wszystkie te mgławice są elementem naszej galaktyki, to też nie uważano za jakoś szczególnie sensowne badanie ich. No, element galaktyki, no ciekawszy niż inne, no niekoniecznie. Można szukać tych mgławic, ale można badać gwiazdy. Gwiazdy były wtedy na topie, wszyscy chcieli je badać. Dopiero w roku 1920 odbyła się tak zwana wielka debata między astronomami Heberem Curtisem i Harlowem Shapleyem, którzy kłócili się o to, czym tak naprawdę te mgławice są. Czy są one częścią naszej galaktyki, jak twierdził Shapley, wspierany też przez takie dowody jak to, że jeden z bardziej uznanych astronomów tamtych lat, Manen, stwierdził, że ujrzał, że galaktyka Wiatrak rotuje. W czasie jego obserwacji zobaczył, że rotuje. Gdyby ta mgławica, była inną galaktyką i rotowała, to musiałaby mieć jakieś niewyobrażalne prędkości. Znowuż odległość. Jak daleko musiałyby być takie wielkie mgławice? Jeżeli to są galaktyki i widzimy je tak małe, to odległości musiałyby być rzędu miliardów lat świetlnych, co wydawało się wtedy być absolutnie niezrozumiałe. Może nie miliardów, może tysięcy lat świetlnych, co wydawało się wtedy być zupełnie nie na miejscu. Dodatkowo przyjmowano zawsze, że to są mgławice. Ale były też argumenty, dlaczego nie mogą to być mgławice. Przede wszystkim w tych mgławicach obserwowano supernowe. Dlaczego więc w pewnych konkretnych obszarach nieba widzimy więcej supernowych niż na innych? I dlaczego to są zawsze obszary, w których właśnie znajdują się te mgławice? Dodatkowo, co w zasadzie przeważyło, były to badania Hubble'a, który odkrył problem prędkości ucieczki, tego, że one mają określone przesunięcie ku czerwieni. I wtedy dopiero stwierdzono, że te obiekty muszą znajdować się bardzo daleko, poza naszą galaktyką. Więc w latach 20. ruszamy dopiero z badaniami, XX wieku, ruszamy z badaniami galaktyk. Czy wtedy ktoś zaczął badać kwintet Stefana? Nie. Dlaczego? Bo dalej były to cztery jakieś galaktyki gdzieś tam zebrane. No fajnie, wygląda to może ciekawie, ale czy stoi za tym jakaś szczególna fizyka? Dopiero późniejsze prace Zwickiego, prace Holmberga pokazały, że właśnie w układach galaktyk dzieją się przeróżne ciekawe zjawiska, którego próżno szukać w pojedynczych galaktykach. Ale do tego dopiero przejdziemy. Czym jest kwintet Stefana? Kwintet Stefana musimy zakwalifikować według standardowego systemu kwalifikacji. Jeżeli mamy więcej niż jedną galaktykę, możemy mieć parę galaktyk, czyli dwie. No to jest stosunkowo proste i, że tak powiem, bezproblemowe do zrozumienia czemu. Potem mamy triplet, kwartet, kwintet i tak dalej, i tak dalej. To są grupy. No i wchodzi jeszcze problem tego, że czasami mamy bardzo, bardzo dużo galaktyk i wtedy mówimy o gromadach. No tylko to jest problem. Proszę zdefiniować, co to znaczy bardzo, bardzo dużo galaktyk. I początkowo przyjmowano, tworząc katalogi gromad, że jeżeli jest 50 galaktyk, to mówimy o gromadzie. No tylko podstawowy problem brzmi, czy grupa 49 galaktyk różni się wiele od gromady 51 galaktyk? No zasadniczo nie, że to już są takie liczby, że przy takich liczbach to czy tam jest jedna więcej, czym jedna mniej galaktyka, to jest żaden problem. Dodatkowo badano te gromady, czy badano grupy, okazywało się, że im lepszy mamy teleskop, tym więcej tam jest galaktyk. Po prostu części nie widzieliśmy. No i teraz co zrobić? Zakwalifikowaliśmy jako grupę, badaliśmy jako grupę i nagle się okazuje, że to jest gromada. No, nie zmieni to własności fizycznych przez to, że my nie wiedzieliśmy, że tam brakuje jednego obiektu. Fizyka i procesy, które tam zachodzą, są takie same. Więc potrzebny jest jakiś inny sposób klasyfikacji tych obiektów. Po prawej stronie właśnie mamy gromadę Abel 370. To jest gromada, co do której kiedyś podejrzewano, że zawiera... To była klasa liczności zerowa gromad, czyli to jest, z tego co pamiętam, 50 do 100 obiektów.
W tym momencie wiemy, że jest tam kilka tysięcy członków. Jest to ten problem, o którym mówię. Odkrywamy nowe rzeczy, nagle się okazuje, że ta grupa nie jest gromadą. No to musimy wymyślić inny sposób dojścia do tego, jak to podzielić. I podejście, które jest rozsądniejsze, jest powszechnie stosowane, opiera się na występowaniu pewnych konkretnych zjawisk fizycznych. Jeżeli mamy do czynienia z gromadą, która zawiera wiele galaktyk, zawiera tak naprawdę bardzo dużo masy, mamy przede wszystkim bardzo duże ilości gorącego gazu, energia zawarta w takim układzie jest bardzo wysoka, studnia potencjału grawitacyjnego jest głęboka, tam z łatwością można przechwytywać obiekty, które doń wpadają. W przypadku grupy, jeszcze warto wspomnieć, istnieją też jeszcze tak zwane relikty, czyli na przykład ślady po silnej kompresji gazu, taki skompresowany, świecący w świetle rentgenowskim, w promieniach rentgenowskich albo na falach radiowych, fragment materii gazowej. I teraz, czy w grupach coś takiego widzimy? No właśnie nie. Energie zawarte w grupach są stosunkowo niskie. Dodatkowo próżno w nich szukać dużych rezerwuarów gorącego gazu. Ten gaz jest zazwyczaj chłodniejszy i mniej rozległy. Studnie potencjału są płytkie, przez to brakuje w nich przede wszystkim hipotetycznej materii ciemnej. Jej jest sporo, ale nie aż tyle, co w gromadach. I wreszcie w zakresie radiowym i rentgenowskim spodziewamy się dojrzeć świecenia galaktyk, ale nie jakiejś rozległej otoczki. I ta dosyć elegancka klasyfikacja jest zasadniczo działająca i poza pewnymi konkretnymi tak zwanymi przejściowymi układami, czyli na przykład małolicznymi gromadami, które na drodze zderzeń pomiędzy galaktykami powiedzmy zapadły się do rozmiarów grup, więc posiadają mało obiektów, ale wciąż na przykład szeroką otoczkę widzialną w promieniowaniu rentgenowskim, no to większość obiektów tej klasyfikacji się nie wymyka. Ale klasyfikacja mówi nam jeszcze coś jednego i to coś bardzo ważnego, co prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie, czemu warto studiować grupy galaktyk, a nie na przykład tylko gromady. Wiemy, że są jakieś oddziaływania, więc nie możemy się ograniczyć do pojedynczych obiektów. Ale może ogólnie byłoby ciekawiej badać sytuacje, w których mamy 500 galaktyk, niż sytuacje, w których mamy 5 galaktyk. No właśnie chodzi o to, że ze względu na tak różne procesy zjawiska, znaczy tak różną fizykę tego ośrodka i parametry, no procesy fizyczne, które zachodzą w jednym i w drugim miejscu, są po prostu inne. Jakie to są te procesy, o których można by tutaj powiedzieć? Co jest takiego ciekawego w gromadach, w szczególności w zwartych grupach? Na to odpowiedź dał w 1982 roku kanadyjski astronom Paul Higson. Higson skompilował katalog 100 obiektów na podstawie tylko danych optycznych, nawet nie sprawdzając przesunięcia ku czerwieni, skompilował katalog zwartych grup galaktyk, w którym oprócz podania, gdzie one się znajdują na niebie, jakie są ich podstawowe własności, takie jak ile tam jest obiektów, no to wypisał pewne typowe zachowania, procesy, których można się tam spodziewać. Więc Higson pisze o tym, że zwarte grupy galaktyk są obiektami, w których znajdujemy galaktyki o zaburzonej strukturze i kinematyce. Bardzo często część z tych galaktyk mieści supermasywne czarne dziury, czyli są to tak zwane aktywne jądra galaktyk. Mamy do czynienia, jeżeli nawet nie ma aktywnego jądra galaktyk, to bardzo często się zdarza, że to jądro bardzo silnie formuje gwiazdy i mamy do czynienia z jądrową emisją, to się ładnie nazywa jądrową emisją radiową, jak on pisze. Ale skoro mamy formację gwiazdową w samych centrach tych galaktyk, to można się jej też spodziewać w dyskach galaktycznych i potrafi to być bardzo duża ilość gwiazd tworzących się w krótkim okresie czasu. Co jeszcze spotykamy? Duże ilości gazu i materii ciemnej. One nie są aż tak, nie ma tego aż tak dużo, jak w przypadku gromad, ale wciąż jest tego sporo. Co więcej, jeżeli mamy ciągle te interakcje, ciągle dochodzi do zaburzenia struktur galaktyk, to nie tylko widzimy to w świetle optycznym, ale jak się potem okazało, kiedy zaczęto badać kolejne grupy, na przykład patrząc na ich zawartość, na zawartość neutralnego wodoru. Neutralny wodór to jest gaz, który wypełnia 90% wszechświata i jest to stosunkowo łatwy do wyciągnięcia z galaktyki element. No, rzadko spotykamy takie sytuacje, że
W wyniku kolizji galaktyk wyrywane są gwiazdy. To się zdarza, ale w małych ilościach. Bardzo często gwiazdy, które są galaktyk, są obiektami, które już się uformowały po wyrwaniu tej materii. Natomiast wielkie ogony gazowe, i mówiąc wielkie, mówimy to o ogonach, które potrafią mieć kilkaset tysięcy lat świetlnych, no to są na porządku dziennym. W zwartych grupach Higgsona bardzo wiele tych obiektów takie ogony posiada. Ewolucja tych, tak jak wspomniano, to dochodzi do zderzeń. Te zderzenia w końcu prowadzą do zniszczenia grupy. Jak widzimy w przypadku tej grupy HCG31, tu mamy już sporo posklejanych ze sobą fragmentów. Zderzające się galaktyki zlewają się w końcu w jedną dużą galaktykę eliptyczną. Wokoło zostaje trochę reliktów. Sam proces jest bardzo malowniczy. Podstawy pod jego zrozumienie pojawiły się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy bracia Tumre pracowali nad stworzeniem takiej sekwencji oddziałujących galaktyk. Jeżeli mamy dwie zderzające się galaktyki spiralne, początkowo w dużej mierze dochodzi do zaburzenia ich struktury, do rozciągnięcia ramion, do wytargania gazu z dysków galaktycznych. Potem to się zaczyna powolutku zlewać. Często okazuje się, że powstają ciekawe struktury przypominające na przykład czułki owada. Istnieje taka para galaktyk nieba południowego zwana czułkami. Są to dwie centra dwóch galaktyk spiralnych i bardzo wyciągnięte na odległość kilkudziesięciu tysięcy lat świetlnych ramiona zniszczone przez wzajemną interakcję. Czy coś jeszcze trzeba by powiedzieć tutaj? No tak, przede wszystkim. To są ciekawe efekty, ale jeżeli chcemy tworzyć fizykę, badać fizykę, nie można się skupiać nad jednym obiekcie. Nawet na jakiejś ciekawej klasie obiektów, których na przykład we Wszechświecie jest 15 i tylko tyle wiemy, to jest ciekawy wyjątek, ale wiele to dla sensu istnienia samego Wszechświata nie ma. Grupy galaktyk są według Higgsona nadspodziewanie liczne i jako takie biorą udział w tworzeniu i ewolucji wielkoskalowej struktury Wszechświata. Nasz kwintet Stefana na liście Higgsona się znajduje, oznaczony numerem 92. Nie ma to żadnego związku z tym, czy to jest bardzo ciekawa grupa, czy to jest bardzo nieciekawa grupa. Higgson oznaczył obiekty idąc wzdłuż jednej z osi niebieskich. Więc po prostu jest to obiekt stosunkowo już odległy w rektascensji i stąd też wylądował dopiero na 92. miejscu. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka. Mówiłem, że Higgson opierał się tylko na po prostu na patrzeniu, co w tych grupach się znajduje. I stąd też bardzo wiele grup Higgsona, w zależności od tego, po jak nową pracę sięgniemy, jest to od 40 do 50, zawiera w swoim składzie obiekty, które do nich nie należą. Po prostu zupełnie przypadkiem tam była gdzieś blisko galaktyka, która wydawała się Higgsonowi być częścią grupy, w rzeczywistości nią nie była. Przykładowo nawet na wszystkie grupy Higgsona, których jest 100, 5 w ogóle nie jest grupami. Tam są, z tego co pamiętam, dwie pary galaktyk. Jeden obiekt jest w ogóle złożeniem dwóch grup galaktyk, które Higgson przyjął za jedną grupę. Jest taka grupa, bodajże HCG-94, która znajduje się obok, to jest bardzo ciekawe, znajduje się obok obiektu, który uznano za gromadę, podczas gdy najnowsze badania pokazują, że właśnie grupa galaktyk jest gromadą, a gromada galaktyk jest grupą tak naprawdę. I wreszcie znajdują się takie grupy Higgsona, jak na przykład grupa numer 36, która stanowi cztery zupełnie niezwiązane ze sobą obiekty leżące w odległościach gigantycznych milionów lat świetlnych od siebie, które przypadkiem są w jednym miejscu na niebie. To też nie można winić za to Higgsona, że on pozapisywał różne obiekty, że należały do grup. Jest kilka przykładów takich grup, których galaktyki układają się praktycznie w jedną linię na niebie. I to naprawdę wygląda, jakby to należało do jakiegoś jednego układu. Po czym okazuje się, że na przykład jedna z nich, środkowa, w ogóle do grupy nie należy. Co wydaje się być absolutnie nienaturalne. No i kwintet Stefana też jest obiektem, który zawiera taką ciekawostkę, ale o tym za chwilę. Wróćmy do kwintetu Stefana. Od czego startujemy, czyli co musimy wiedzieć? Mamy więc do czynienia z najstarszą znaną grupą galaktyk, grupą zwartą, czyli obiektem bardzo powszechnym we Wszechświecie, takim, który cechuje bogactwo procesów fizycznych i że różni się znacznie od par i gromad, czyli że nie możemy się ograniczyć. Tutaj nie możemy wyciągać wielu wniosków, opierając się na naszej wiedzy
o parach i gromadach. Zdradzę więcej, przykładanie do tego, co jest za nami, jakiejkolwiek wcześniej poznanej wiedzy, zazwyczaj kończy się źle. Tutaj nic nie jest takie, na jakie wygląda. Spróbujemy rozłożyć teraz kwintet Stefana na części pierwsze. Spróbujmy na razie zidentyfikować, co to jest w ogóle za grupa. No dobrze, startujemy rok 1877. Stefan odkrywa cztery galaktyki, czyli powinien być kwartet. Co się potem okazuje? Galaktyka 7318, tutaj widoczna. Dla niego to była jedna kulka. No, dla nas się już wydaje, że tutaj jest stosunek, no to tak jak w tych zadaniach matematycznych, że ile jest kur, jeżeli widzimy cztery głowy i na przykład 20 nóg. Czy ile jest zwierząt jakiś. No jeżeli my widzimy, a tutaj widzimy stosunkowo dużo ramion spiralnych i raczej to chyba nie jest jedna galaktyka. Owszem, tu są dwie galaktyki, ramiona spiralne są tylko jedne. O tym za chwileńkę. Ale dobrze, mamy kwintet, dobrze, mamy pięć galaktyk, okej. No i teraz mamy lata 60., pierwsze badania, przesunięcia ku czerwieni tych obiektów. Ta galaktyka nie należy do grupy, jak się okazuje. Bardzo wygląda, jakby należała, jest tego samego rozmiaru, ale ona jest pomiędzy Ziemią i kwintetem, o tym zaraz też powiem, czyli mamy kwartet. No dobrze, ale dlaczego nie zmieniliśmy nazwy? Ano dlatego, że tutaj mamy coś, co się nazywa 7320C, czyli według przyjętej nomenklatury to jest obiekt bliski do tej galaktyki, który nie trafił już na główną listę katalogu NGC. Katalog NGC stworzono w 1881 roku, więc zasadniczo ciemnych obiektów tutaj nie ma. Tam jest około 7,5 tysiąca galaktyk. W późniejszych galaktykach, w późniejszych katalogu na przykład z Upsali tych galaktyk jest kilkadziesiąt tysięcy. Więc już na przykład w katalogu Upsali każda z nich ma też swój prefiks UGC i indywidualny numer, co troszeczkę ułatwia zabawę. Czyli mamy znowuż kwintet. Ale co ja mogę powiedzieć, co to jest naprawdę? W gruncie rzeczy w to, co my dzisiaj wiemy, to że to jest triplet. To są trzy galaktyki i dwie galaktyki, które z grupą się zderzają. I ten opis, który powiedziany przeze mnie prawdopodobnie brzmi zawile, skomplikowanie i zrobione zbyt szybko, jest tym, co będziemy teraz próbowali przegryźć. I jest ważną, że tak powiem, ostrzeżeniem. Tutaj naprawdę nic nie będzie takie, jakie się wydaje. Tutaj wszystko będzie wyglądało inaczej. Jak nawet jak będziemy dyskutować o samych galaktykach, jak przejdziemy do tego, co jest między tymi galaktykami, to będzie jeszcze zabawniej. Zacznijmy od galaktyki 7320. Wydaje się to być mało prawdopodobne, by był to obiekt przedpola. To jest zdanie bodaj z pracy 60. któryś rok małżeństwo Burbridge. Oni pracowali nad bardzo dużą ilością galaktyk, znani astronomowie. Stwierdzili, że ten obiekt raczej pasuje do kwintetu Stefana. No ale to przesunięcie ku czerwieni jest dziwne. Może on się porusza z tak gigantyczną szybkością. To musiałaby być naprawdę niewyobrażalna szybkość względem kwintetu, ponieważ kwintet jest 8 razy dalej niż ta galaktyka. Co więcej, może to forsował Halton Arp, człowiek, który stworzył katalog galaktyk osobliwych. Może to jest dowód na to, że wszechświat się nie rozszerza. To wszystko nie jest, że my zupełnie źle interpretujemy przesunięcie ku czerwieni. No i co jeszcze? No, są jakieś nieznaczne ślady interakcji. No, może z kwintetem. No, z czym innym? No, przecież jest przy kwintecie, są ślady interakcji z wielkości galaktyk z kwintetu. No, jeżeli coś wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, zapewne jest kaczką. No i okazuje się, że... No, jeszcze tutaj jest ogon pływowy, on jest bardzo słabo widoczny. Myślę, że tutaj będzie nam ciężko go zobaczyć. Może tutaj prędzej? Nie. To jest nie do zobaczenia z tym na projektorze. Tutaj ciągnie się taki ogon sugerujący wyciąganie materii. No jeżeli wyciąganie materii przez coś z tej galaktyki, no to raczej przez kwintet. Okazuje się, że nie, ta galaktyka naprawdę nie należy do kwintetu. Przysięgam. Jest ponad 7 razy bliżej niż reszta. A dlaczego ona nam się wydaje być takiego samego rozmiaru? Ponieważ to jest przykład karłowatej galaktyki spiralnej, która w rzeczywistości jest kilka razy mniejsza niż galaktyki kwintetu i zaraz pokażę, jak ona się ma w stosunku do rozmiarów typowej galaktyki spiralnej. No dobrze. Ale te ślady interakcji, jeżeli w ogóle one są, to związane są one z tym, że tutaj nieopodal znajduje się galaktyka NGC 7331, która być może oddziałuje
z NGC 7320. Nam się wydaje, że to jest wielka odległość, ale jeżeli sobie spróbujemy przemnożyć tę odległość między tymi dwoma obiektami i porównać do odległości między obiektami, które formują kwintet i są w nim, to to nie jest wcale wiele więcej. A że te obiekty mają podobne przesunięcie do czerwieni, ta nasza duża galaktyka tutaj i ten maluch, no to być może są ze sobą związane. To nie zostało jeszcze do końca wyjaśnione. Naukowcy skłaniają się teraz do tego, że jednak tak nie jest. Natomiast te widzialne, te dystorsje, które się wydaje, że widzimy w dysku galaktyki 7320, to jest po prostu taki jej urok. Że za bardzo tych interakcji nie było, w szczególności jeżeli patrzymy na to z dobrą rozdzielczością, z dobrą zdolnością rozdzielczą. Natomiast co możemy jeszcze zbadać? No właśnie ten rozkład przestrzenny neutralnego wodoru, tego najpopularniejszego medium we wszechświecie, on też pokazuje, że w odległości, w której znajduje się ta galaktyka, praktycznie nic nie ma. Ale jak ja powiedziałem, tam jest ogon pływowy, wygięty ku wschodowi. No skąd on jest? A jak się okazuje, jest tutaj galaktyka 7320C. W okolicy NGC 7320 mamy kilka słabych galaktyk. Są obiekty A i B. Nie wiem, czy je w ogóle zobaczymy na tym rysunku. Zdaje się, że to chyba jest A. To coś tutaj maleńkiego. To są bardzo odległe galaktyki, które nie mają związku ani z 7320, ani z całym kwintetem. Natomiast 7320C jest w miarę w pobliżu kwintetu i jest praktycznie na końcu gazowego ogona. Ma inne przesunięcie ku czerwieni niż kwintet, więc jest troszeczkę bliżej od niego, ale może oddziaływać z kwintetem. I teraz tutaj prezentuję Państwu mapę konturową emisji neutralnego wodoru nałożoną na mapę optyczną. Galaktyki kwintetu mamy tutaj. Tutaj mamy tę 7320 i widzimy, że ogon wyciąga się właśnie tu, jak mamy tę naszą nową potencjalną członkinię tego układu. Tutaj to, co zostało tutaj pokazane w tych małych pudełeczkach, to są regiony wzmożonej formacji gwiazdowej w tym ogonie, takie oddzielone od całości, które są efektem po prostu wyrywania i kompresji gazu. O jednym z takich regionów powiem za chwileczkę, no ale to tłumaczy nam, dlaczego my tutaj widzimy taki bardzo duży ogon. Tutaj mamy też taki region wzmożonej formacji gwiazdowej, tylko to już taki naprawdę pozbój, że się tak wyrażę. No dobrze, czy coś jeszcze widzimy w tym obrazku ciekawego? No dobrze, zgodzimy się, że 7320C zbliżyła się do kwintetu, wyrwała bardzo dużo materii, teraz leci wzdłuż niego. Przyjmuje się, że tych zbliżeń było co najmniej jedno, jak nie więcej. I skądś ten gaz ta galaktyka wyrwać musiała? Czy czegoś nam brakuje na tym obrazku? No, wydaje się, że tutaj nie ma wiele gazu neutralnego, ale to jest galaktyka eliptyczna, one tego gazu wcale nie muszą zabierać dużo. Natomiast dużo gazu neutralnego spodziewalibyśmy się w galaktykach spiralnych i kwintet taką galaktykę posiada. Tylko że ta galaktyka, jeżeli obserwujemy ją na linii, gdzie emituje, na długości fali, gdzie emituje neutralny wodór, jest głucha jak pień. Chyba trafiliśmy. NGC 7319, mało mówiąca nazwa na tę śliczną galaktykę. Śliczną galaktykę, która nie posiada praktycznie w ogóle gazu. Co powstało w wyniku wyciągania gazu? Powstał też drugi ogon pływowy, również zwrócony czy 7320C. Widzimy go tutaj. On zawiera bardziej jednak materię niegazową, czyli pył, czyli tam jest troszeczkę gwiazd, to czego nie widzimy w neutralnym wodorze. Nie mamy tu w zasadzie wiele więcej ciekawego do mówienia, ponieważ przez to, że w tej galaktyce nie ma paliwa do formacji gwiazdowej, nic super ciekawego się nie dzieje. W centrum jest aktywne jądro galaktyki, dość dobrze widoczne na falach radiowych. No w tym momencie mapa optyczna wiele nam nie mówi. Jest to jedna z trzech oryginalnych galaktyk wchodzących w skład kwintetu. I co może jest warte zauważenia, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę struktura spiralna tej galaktyki, galaktyki spiralnej z poprzeczką, jest dość dobrze zachowana. Mimo tego, że wyrwany został prawie cały gaz, no to wciąż jesteśmy w stanie zidentyfikować to jako klasyczną galaktykę późnego typu. Dobrze, a co z dwoma pozostałymi?
Spróbujmy podyskutować o 7318a, czyli o galaktyce ze spodu. Praktycznie na tym obrazku nie widać, to znaczy widzimy, że tutaj jest coś takiego, ale na pierwszy rzut oka stwierdzilibyśmy, że jest to, że to w ogóle jest jedna duża zaburzona galaktyka spiralna. Nie jest. No to drugie podejście było takie, że to są dwie zaburzone galaktyki spiralne. No właśnie nie. I dopiero tak naprawdę w latach 90. ubiegłego wieku przeprowadzono modelowanie, które wreszcie pokazało, że jeżeli odejmiemy z tego obrazka ilość światła, którą powinna emitować galaktyka eliptyczna tych rozmiarów, w tej odległości, w takich parametrach, to zostaje nam praktycznie idealny obraz jednej zaburzonej galaktyki spiralnej z jednym ramieniem tu, drugim tutaj i sporą ilością wyrzuconej materii poza to wszystko. Czyli w zasadzie rozwiązaliśmy dość dużą tajemnicę. Jesteśmy pewni, mamy dwie galaktyki, więc drugą galaktykę eliptyczną, w której też nie ma nic ciekawego. Skoro jesteśmy już tutaj, zastanówmy się nad galaktyką 18b, czyli tą, która tutaj opada, tą prawdziwą spiralną. Jest na kursie kolizyjnym, prawdopodobnie po raz pierwszy. Podobnie trafi gdzieś między tę umordowaną 7319 i jeszcze nieszczególnie uszkodzoną 7318. Z jednej strony jej ramiona już uległo uszkodzeniu w wyniku opadania na resztę. Z drugiej też strony pomiędzy nią a kwintetem formuje się rozległy front uderzeniowy, gdzie gaz jest kompresowany, podgrzewany do dużych temperatur i to zaczyna świecić, tam się dodatkowo zaczynają formować gwiazdy w przestrzeni międzygalaktycznej. Ten obszar intensywnej formacji jest mniej więcej tutaj. To jest te bardzo jasne, te bardzo niebieskie punkty, to jest w dużej mierze ten obszar. Jego znacznie lepiej widać na przykład badając promieniowanie ultrafioletowe i taką mapę też zaraz pokażę. Ale to tak naprawdę koniec tego, co jest w samej tej galaktyce ciekawego. No i jeszcze ostatnia galaktyka, jeszcze mamy czas, dobrze, jeszcze mamy z 15 minut, spokojnie. Ostatnia galaktyka kwintetu. To jest kolejna galaktyka eliptyczna. Najdalej na zachód ma takiego fajnego towarzysza, który okazuje się być galaktyką tła i nie należy tutaj do tego, czyli dalej mamy kwintet. No i powszechnie uważa się, że jest to obiekt, który nie oddziałuje z resztą, ale przyjmujemy dzisiaj, stan dzisiejszej wiedzy jest taki, że galaktyki formują się jako galaktyki spiralne. Z tych pierwszych zgęstnień w wyniku późniejszego ruchu powstaje galaktyka, ona się kręci w określony sposób, powstaje dysk galaktyczny, tworzą się ramiona. Istnienie tak zwanych spiralnych fal gęstości gwarantuje nam, że to się nie nawinie po jakimś czasie, ale galaktyki, jeszcze dobrze, umiemy to wytłumaczyć, jak powstają galaktyki nieregularne, że czasami tej materii jest stosunkowo mało i ta galaktyka nie za bardzo wytworzy tę swoją strukturę spiralną, to będzie taki odłamek, pozostałość jakby po formacji. W szczególności, że dużo galaktyk, które my uważamy za nieregularne, ma nawet jakieś śladowe struktury spiralne i zachodzą tam pewne procesy typowe dla galaktyk spiralnych, tak jak na przykład proces wzmacniania pola magnetycznego, który przyjmuje się, że wymaga warunków jak w galaktyce spiralnej. Co więcej, czasami się w ogóle twierdzi, że te galaktyki, było takie twierdzenie przez pewien czas teoria, że wszystkie galaktyki karłowate powstały w wyniku wyrywania określonych dużych kawałków materii w wyniku zderzeń galaktyk, że to wszystko są takie galaktyki z odzysku. To twierdzenie najprawdopodobniej nie jest prawdą, ale do galaktyk z odzysku jeszcze za chwileczkę wrócę. Powiedziałem jednak, nie powiedziałem nic o galaktykach eliptycznych, no właśnie dlatego, że przyjmujemy, że one nie mogą się formować od tak, tylko powstają wtedy, kiedy zlewają się mniejsze galaktyki spiralne. I tak jak kiedyś kwintet Stefana zleje się w jedną gigantyczną galaktykę eliptyczną, otoczoną może pozostałościami tych wszystkich struktur, których część już wspomniałem, część zaraz będę omawiał, tak 7317 powstała jako dwie lub więcej galaktyk spiralnych, które następnie zlały się ze sobą. Więc pierwotny skład kwintetu, który był podobno tripletem, u zarania dziejów we wcześniejszym wszechświecie zapewne był złożeniem kilku niedużych galaktyk spiralnych i może tej jednej większej 7319, której na pewien czas oszczędzono losu zderzania się ze wszystkim, co popadnie,
aż do zbyt bliskiego spotkania z tą 7320C. A dobrze, to jest chyba piąta galaktyka. To trzeba by powiedzieć, no to kurczę, no to może już skończyliśmy temat. Opisaliśmy każdy z tych obiektów. Wiemy już, co w tym kwintecie siedzi, no to może to już jest wszystko. A no nie. Dlatego, że tak samo jak całość nie jest tylko sumą części, tak samo grupa galaktyk to nie jest tylko suma galaktyk, które wchodzą w jej skład. Mamy do czynienia z pięcioma bardzo ciężkimi obiektami. Obiektami niestałymi, bo ciała są, nie wiem, planety, no po prostu są określonego rodzaju zwarte struktury. Galaktyka w żaden sposób nie jest zwarta. Ona się utrzymuje swoimi siłami grawitacyjnymi i kiedy te siły zostają zaburzone, pewne elementy przestają już wyglądać tak fajnie, jak wyglądały początkowo. Nie wiem, jeżeli mamy dwie na przykład planety, dwie gwiazdy, to bardzo częste pytanie, czy na przykład jeżeli dojdzie do, co by się stało, gdyby się zderzyły dwie gwiazdy? No to jest niewyobrażalnie małe prawdopodobieństwo, że się tak stanie. Ale te obiekty praktycznie musiałyby się zderzyć centralnie, żeby się zlać ze sobą, żeby było coś widać. Jeszcze bardziej na przykład no, wiemy, jakie są efekty oddziaływania Księżyca na Ziemię. Ale czy Księżyc powoduje na przykład to, że nasza Ziemia jest gigantycznym jajem? No nie. W przypadku galaktyk już tak dobrze nie jest. One nie mają struktury. Jeżeli dwa obiekty przejdą w podobnej odległości, to co kiedyś było ładną galaktyką spiralną, jest jednym wielkim bałaganem. I to, co możemy odkryć w grupach galaktyk i dlaczego ludzie chcą badać grupy galaktyk i dlaczego jeżeli Państwo będą korzystali z jakiegokolwiek APODA, czyli tego Astronomy Picture of the Day, jakichkolwiek serwisów publicznych NASA, teleskopu kosmicznego rentgenowskiego Chandra, kosmicznego teleskopu Spicera. Będzie tam mnóstwo obrazów, jak wygląda jakaś grupa galaktyk, dlatego że to wszystko oddziałuje, zaburza strukturę i tworzy gigantyczną ilość międzygalaktycznych dziwnych struktur, które można tu znaleźć. Zakres rentgenowski. Nasza stosunkowo spokojna grupa Kwintet Stefana jest wypełniona przez rozległą banię gorącego gazu. To jest właśnie ten gaz skompresowany przez opadanie galaktyki 7318b. Co więcej, zaczynamy tutaj już mówić o tym, dlaczego Kwintet Stefana jest taką nietypową grupą galaktyk. Tak jak Państwu powiedziałem na początku, czego się spodziewamy w grupie galaktyk? No, że będą jakieś punktowe źródła rentgenowskie. A w przypadku kwintetu mamy rozległą strukturę rentgenowską. To jest bardzo duży rezerwuar gorącego gazu. Ten obrazek na chwileńkę pominę, o nim powiem za chwilę. Kolejne, linia H-alfa i podczerwień. Emisja wodoru, jedno z przejść w jego strukturze nadsubtelnej, pokazujące, gdzie mamy formacje gwiazdowe. Co się okazuje? Tak naprawdę najbardziej świeci materia pomiędzy nimi, właśnie ten obszar skompresowanego gazu. Tu dobrze widać, że galaktyka spiralna 7319, tylko centralne jej części są jasne, prawie tak jak w tych eliptycznych. Tutaj ramiona są zupełnie głuche, oprócz tego jednego małego, bardzo jasnego obiektu. Emisja w nadfiolecie. Bardzo dobrze świeci galaktyka 7320, ona jest blisko, ona jest jasna. Mamy stosunkowo małe straty strumienia optycznego jeszcze w tej odległości, ale prawie tak samo jak ona świeci obszar tych niby skrzyżowanych ramion spiralnych. Tutaj mamy obszar burzy formacji gwiazdowej i znowuż tutaj na wschód od centrum mamy takie coś dziwnego. Linia neutralnego wodoru, nasz wspomniany wcześniej ogon, dwa bardzo jasne miejsca, dobrze, to jest ten region formacji gwiazdowej i tutaj znowu coś nam świeci poza nimi. Tu mamy dokładnie tę mapę, która została użyta do stworzenia tutaj, wyciągniętą jakby poza obszar, wyciągniętą po prostu z nad tła. Widzimy dokładnie, jaki jest kształt, jest ten obszar gazu skompresowanego. Przechodzimy do podczerwieni. I co widzimy w podczerwieni? Znowu bardzo dużo między galaktykami i ten dziwny obiekcik tutaj. I on jest też tutaj, w mapie radiowej. Co to jest? A to jest właśnie karłowata galaktyka pływowa. Jedna z najbardziej pewnych, prawdziwych galaktyk pływowych. O co tutaj chodzi? W roku 1956 Fritz Zwicky, o którym już wcześniej wspominałem,
zasugerował coś takiego, no, że jak się nam zderzają galaktyki, jak te galaktyki mogą ulec uszkodzeniu, no to czasami tej materii wyrwie się stosunkowo dużo. Czy jeżeli tej materii wyrwie się wystarczająco dużo i to zacznie formować gwiazdy i to się będzie tak działało, to trochę działa jak galaktyka. No, a czym się różni galaktyka od jakiegoś kawałka po prostu losowo zebranych gwiazd i gazu? No, zdolnością do samograwitacji wokół swojego środka masy. No i Zwicky napisał, że w zasadzie to nie ma przeciwwskazań, żeby tak się stało. Znowu, jak w przypadku kwintetu Stefana, fajnie, to ładnie wygląda, jest stosunkowo ciekawe. Tylko, że nikomu się nie chce takich rzeczy badać, szczególnie, że no, proszę wziąć teraz i badać coś, co jest tak super jasne, że na żadnej z map, które pokazałem z teleskopu kosmicznego Hubble'a w świetle optycznym, ja nie jestem w stanie Państwu tego pokazać, bo to jest praktycznie niewidoczne. Dopiero w roku 92 dla wspomnianych już czułek wykryto, no właśnie, że tam już na daleko od nich, tam w jakimś zaburzonym regionie, jest jakby taka dziwna zgęstka i to chyba jest galaktyka. I od tego czasu odkrywamy tak zwane karłowate galaktyki pływowe, Tidal Dwarf Galaxies, skrót TDG, dość popularny czasami w internecie, bo co jakiś czas się odkrywa nową. Nam na Uniwersytecie Jagiellońskim udało się odkryć jedną taką bardzo specyficzną, bardzo ciemną, praktycznie nieformującą gwiazd w triplecie Lwie. Bardzo ciekawy obiekt swoją drogą, może też kiedyś przedstawię o nim wykład. On znajduje się w ogromnej odległości od swojej galaktyki macierzystej, to jest chyba 300 tysięcy lat świetlnych i jest tak masywny, że jest tam chyba więcej neutralnego wodoru niż w niektórych pełnowymiarowych, niż w dwóch pełnowymiarowych galaktykach wchodzących w skład tej grupy. Ale wracając tutaj do tego naszego obiektu. Ten obiekt nazywa się najczęściej SQB. SQ od Stefan's Quintet, Quintet Stefana. B, ponieważ jest to drugi wyróżniający się region wzmożonej formacji gwiazdowej, region burzy gwiazdowej. Region A też jest tutaj zaznaczony. On jest dokładnie na przecięciu tych ramion. Widzimy, że ale tutaj znowu, jak popatrzymy, to SQB się dosyć dobrze wyróżnia. Formacja gwiazdowa tam jest w tempie mniej więcej chyba 0,21/4 masy słonecznej na rok. No to jest stosunkowo dużo. Nie jest to jakaś, powiedzmy tak, nie jest to jakaś super gigantyczna wartość, coś, co byłoby co od razu byś powiedział, wow, no takie rzeczy się nie spotyka. No spotyka się, ale spotyka się w dyskach galaktycznych, a nie nie w odległościach gigantycznych od najbliższej galaktyki. I co jest jeszcze ciekawego z tym SQB? No bo tak jak powiedziałem, no w tym momencie co chwilę się jakieś te karłowate galaktyki pływowe odkrywa. A no tutaj mamy mapę emisji radiowej z naszego projektu sprzed 5 lat. Widzimy, że tu stosunkowo dużo w tej grupie galaktyk świeci. No w sumie nas to jakoś super nie dziwi, bo galaktyki mają zwyczaj świecić w kontinuum radiowym, a jeżeli te materie się z nich wytarga, ta materia w zasadzie świeci, bo to w nią jest zmrożone pole magnetyczne, to ona będzie świecić jeszcze przez jakiś czas poza galaktykami. Ale ciekawe jest to, że ten nasz kochany SQB świeci. I to świeci naprawdę silnie. I są pewne podejrzenia, że właśnie ten nasz cudowny SQB, ten karłowata galaktyka pływowa, sama w stanie jest wzmacniać swoje pole magnetyczne dzięki działaniu prawdopodobnie mechanizmu dynama magnetohydrodynamicznego. I to jest być może najlżejszy obiekt, który jest do tego zdolny. I co jest tutaj uderzające? No kwintet Stefana naprawdę nie jest wyróżniającą się grupą Higgsona. On nie ma najsilniejszej formacji gwiazdowej ze wszystkich. On nie ma największej jasności niebieskiej, bo taką ma grupa HCG-91. On nie ma największej jasności radiowej, bo taką ma grupa HCG-60, która zawiera taką bardzo specyficzną, wygiętą radiogalaktykę, właściwie HCG-60 to jest bardzo ciekawy problem, ponieważ tak jak mówiłem, Higgson patrzył, że jest jakieś fajne zgrupowanie obiektów, to chyba będzie zwarta grupa. HCG-60 jest zwartą grupą, prawie, ponieważ jest częścią, centralnym regionem gromady galaktyk, Abel-1452, ale ten obszar centralny, te kilka obiektów w zasadzie zachowuje się jak grupa, co tworzy taką kosmiczną matrioszkę, ponieważ mamy dużą lalę, czyli tą dużą babę z matrioszek, czyli tę gromadę galaktyk, otwieramy, wyciągamy grupę, wyciągamy radiogalaktykę, w radiogalaktyce też będzie jej czarna dziura, będzie sama centralna galaktyka i tak sobie możemy to rozkładać od wielkiej skali aż do małej.
ale to jest kolejna, no to dygresja, ale w zasadzie no mamy jaśniejszą grupę radiową. Zakres rentgenowski, no super, mamy tu jakąś rozległą emisję, ale grupa HCG62, która jest takim prawie że gromadą, jest jaśniejsza rentgenowska. Więc kwintet Stefana w zasadzie, gdyby popatrzeć na gołe liczby, się jakoś super nie wyróżnia, no nawet te pięć obiektów, no HCG15, taki przejściowy obiekt między gromadami a grupami, zawiera od 6 do 8. W niektórych jeszcze grupach mamy kilkanaście galaktyk, które zostały zidentyfikowane. No, to nie jest super ciekawa grupa, a dzieje się tutaj naprawdę mnóstwo. I jeszcze ostatnia rzecz w sprawie oddziaływania radiowe. Przepraszam, w zasadzie nie oddziaływania radiowe, tylko radiowy obraz oddziaływań międzygalaktycznych. Na tych konturach, no, pokazywałem wcześniej konturę emisji na linii neutralnego wodoru. Tutaj te kontury wyglądają podobnie, ale one są w jakiś sposób pokreślone. Te linie pokazują, jak układa się pole magnetyczne wewnątrz tego obiektu i widzimy pewną regularną strukturę. Jeżeli chodzi o regularne pola magnetyczne, to są one dlatego tak ciekawe, bo pole magnetyczne samo się nie regularyzuje. Ja pozwolę sobie pożyczyć któryś z tych ołówki, to będzie dosyć może. Jeżeli ja wezmę teraz te ołówki i po prostu w jakiś sposób rzucę na biurko, to będą one zupełnie nieułożone. Jeżeli to jest nasza przestrzeń międzygalaktyczna i powiedzmy, że tutaj zderzają się dwie galaktyki, jest jakiś front uderzeniowy, to dojdzie do ich uporządkowania. Ale wciąż to uporządkowane pole nie będzie jednorodne, bo jedne ołówki są ustawione do góry, drugie na dół. Pole regularne, gdyby to było regularne, wszystkie mielibyśmy w ten sposób. I podobnie jak ja teraz, żeby je ustawić regularnie, jednorodnie, musiałem wykonać pewną pracę, tak samo pole magnetyczne samo się nie regularyzuje. A w kwintecie Stefana pomiędzy tymi galaktykami mamy bardzo dużo regularnego pola magnetycznego. Na przestrzeni, jeżeli ja dobrze pamiętam, 200 tysięcy lat świetlnych pomiędzy galaktykami w tym jednym wielkim piekle zderzających się galaktyk, wyrywanego gazu, jakichś nowo formujących się odtwarzanych galaktyk, powstających gwiazd, wybuchających supernowych i wszystkiego, jednego takiego gigantycznego kotła, mamy strukturę o rozciągłości 200 tysięcy lat świetlnych na 130 tysięcy lat świetlnych i jeszcze, że tak powiem, po linii wzroku, czyli tak jak w głębokość kwintetu, ciągnącą się bodaj jeszcze na 30 tysięcy lat świetlnych. No to takie struktury spotykamy w gromadach galaktyk, ale tylko tam. I to są właśnie relikty. Bo w kwintecie Stefana grupie pięciu galaktyk, w zasadzie nie pięciu, bo nawet trzech, gdzie tam jeszcze dwie wpadają, mamy coś, co przekracza rozmiary tego obiektu. Dlaczego to mamy? Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia. I nikt jeszcze nie ma pojęcia, ponieważ czasami prezentujemy ten wynik na różnych konferencjach, no że właśnie coś takiego jest i zazwyczaj jest takie patrzenie w ekran, zazwyczaj jeszcze wrzucam jakieś obrazki kucyków My Little Pony, więc ludzie patrzą na te obrazki, nie na meritum, ale ogólnie rzecz biorąc jest fajne. A dlaczego jest? Nie, no to nikt do końca pomysłu nie ma, dlaczego jest, bo jest to po prostu tak nienaturalne i nieoczekiwane w tym przypadku, że w zasadzie nie mamy pomysłu dlaczego. Prawdopodobnie to jest coś wyciągniętego, to być może jest właśnie takie bardzo rozciągnięte ramię tej galaktyki, tej naszej galaktyki 70 czy 18b, tej opadającej, może patrzące w naszym kierunku, ale wciąż no, my się spodziewamy, że będziemy mieli kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, może małe kilkadziesiąt tysięcy lat świetlnych w takim ramieniu struktury regularnej pola magnetycznego, ale nie ponad setkę. Dobrze, powoli zbliżamy się chyba do końca. Co chciałbym, żeby Państwo zapamiętali dzisiaj? Że grupy galaktyk, mimo małych rozmiarów, mimo małej liczności obiektów, które tam są, mogą być bardzo ciekawe. Że całość to coś więcej niż tylko suma części, bo to jest podstawowa rzecz, która jest naszym motorem w badaniu tych obiektów i która odróżnia pojedyncze galaktyki od jakichkolwiek ich układów. Że czasami nawet najzwyklejsze odkrycia mogą mieć drugie, a czasem trzecie, czwarte,
dno i że tam gdzieś na niebie naprawdę czeka na odkrycie niewyobrażalnie dużo tajemnic, które najczęściej wychodzą przypadkiem, nie wiadomo dlaczego i że czasami jest nam, i że czasami łatwiej jest nam wytłumaczyć, dlaczego tam powinno tego nie być, niż żeby było. Ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytanie, ja z chęcią odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziekanowi. Proszę Państwa, pora, że tak powiem, na ten mini konkurs. Bardzo proszę o zadanie jednego pytania. My będziemy z uwagą śledzić, kto z Państwa podniesie pierwszą rękę. Bardzo proszę. Opowiadałem Państwu o tym, że w skład kwintetu wchodzą różne galaktyki. Wymieniałem każdą z nich. Wymieniłem, z tego co pamiętam, 5 i jeszcze taką, która nie wchodziła w skład. A potem zacząłem mówić, że oprócz tego to jest w zasadzie taka jakby jeszcze jedna prawie że galaktyka, która tam się jakby formuje i że tak naprawdę do końca to jeszcze o niej wiele nie wiemy, ale że ona jest taka jakby specjalna. Zatem moje pytanie brzmi, jakiego rodzaju nietypowa galaktyka znajduje się w kwintecie i jakie nosi oznaczenie? Bardzo proszę. Galaktyka rdzająca z Kumen. Jakby Pan powtórzył, jaki to jest typ galaktyki? To jest... nazywałem to rdzająca, ale... No, blisko. Może ktoś inny dokończy. Bardzo proszę. To galaktyka karłowata z Kumen. Ale jaka karłowata? Galaktyka karłowatych mamy dużo. Pan u góry? Tak, tak. Galaktyka karłowata pyłowa. Dobrze. To bardzo proszę, gratulujemy. Gratuluję. Książka niestety nie o kwintecie, ale powinna też być fajna. Dziękujemy bardzo.